Ukryty front. Pokiego diabła prowadzisz mnie znów do apteki? Spokojnie, Adrian. Zaraz się wszystkiego dowiesz. Czy teraz możesz już powiedzieć, o co ci chodzi? Popatrz dokładnie. Co tu widzisz? Chorych ludzi. Nie tutaj, tam. Z drugiej strony lady. No tam to pełno szafek, a w nich jakieś fiolki, karafki. Wszystko, co mnie przeraża. Bo na nich jest narysowana trupia czaszka. No właśnie. Tu są nie tylko lekarstwa, ale też trucizny. Ale mi nowina. A trucizna to także broń. Nie wiemy, kto pierwszy wpadł na pomysł wykorzystania w walce z okupantem trucizn. Sprawa od początku okryta była ścisłą tajemnicą. Z dużym prawdopodobieństwem możemy przyjąć, że osobą odpowiedzialną za przygotowania do rozpoczęcia walki farmakologicznej był inżynier podporucznik Franciszek Przeździecki, który pod pseudonimem Konrad już jesienią 1939 roku zaczął budować z pracowników przemysłu zbrojeniowego organizację, która do historii przeszła jako Grupa Konrada. Później samodzielna grupa przemysłowa i wreszcie okręg przemysłowy Centrum. Głównym zadaniem organizacji był wywiad i sabotaż w zakładach dawnego centralnego okręgu przemysłowego. Z biegiem lat plany zakładały także opanowanie fabryk i ich ochronę podczas wybuchu powstania oraz konspiracyjną produkcję amunicji, broni i środków farmakologicznych. Raport wywiadowczy. Zaobserwowaliśmy, że Franciszek Przeździecki, przed wojną dyrektor techniczny zakładów metalowych Granat w Kielcach, prowadzi nabór do organizacji konspiracyjnej spośród kadry kierowniczej zakładów. Siatka obejmuje w Kielcach fabrykę Granat, Hutę Ludwików, fabryki świec lotniczych Marciniaka, kamieniołomy. Wiadomym jest, że podobne struktury powstają w Częstochowie, Skarżysku, Starachowicach, Ostrowcu i w Stalowej Woli. W samych Kielcach inżynier Przeździecki zorganizował legalnie działające warsztaty naprawcze, zmienione później na produkcyjne przy ulicy Kilińskiego 10. Pomagają mu w tym inżynier Kowalski i inżynier Waszkiewicz. Zakład jest zapewne przykrywką do działalności konspiracyjnej. Podpisano oddział drugi wywiadu okręgu Kielce. Przyszedłem cię zmienić. Stoisz tu już godzinę i wreszcie zwróci na ciebie uwagę jakiś szkop. Apteka już dawno powinna być zamknięta. Zapewne coś robią i wolą, żeby nikt tego nie widział. Nas na dzisiaj interesuje Józef Sachnowski. Musimy dowiedzieć się, gdzie mieszka. Wiem, potem kontakty i tak dalej. Nie musisz mi tłumaczyć. No dobra, idź już i zacznij pisać meldunek. Wiemy coraz więcej, ale to wciąż za mało. Farmaceuci to hermetyczne środowisko. Trudno się tam wgryźć. Całe szczęście, że grupa Konrada współpracuje z nami, bo nie chciałbym mieć ich za przeciwnika. Wiemy, że zorganizowano grupę laboratoryjną do produkcji środków trujących. Są to proszki, fiolki szklane z trutką oraz iperyt. A porcjowaniem i magazynowaniem zajmuje się Józef Stachanowski. Jest on też dostawcą surowców. Działa pod pseudonimem Maria. I to wszystko, co wiemy. Niewiele mamy informacji o wykorzystaniu tych środków do walki. Być może w truciznę byli zaopatrywani członkowie ruchu oporu, którzy obawiali się, że nie wytrzymają brutalności niemieckich przesłuchań. Niektórzy o tym wspominają, ale brak nam wystarczających materiałów. Przepraszam za spóźnienie, ale musiałem dłużej porozmawiać z naszym informatorem. Tak. Jasne, że możesz zrobić sobie herbatę. No tak. Nie zwracasz na mnie uwagi, bo siedzisz w papierach. Zaraz do ciebie dołączę. Co ty mówisz? Przepraszam, zaczytałem się. Rozumiem, że w dzisiejszych raportach natrafiłeś na coś interesującego. Słuchaj. Z ustaleń wywiadowczych placówki Nowa Słupia wynika, że mieszkający w Mirocicach Franz Witek jest prawdopodobnie niemieckim agentem.
Po obserwacji wymienionego przeprowadzonej przez Stanisława Mikołajczyka pseudonim Harpun, który na polecenie organizacji pełni służbę policjanta granatowego, na miejscowym posterunku ustalono, że jest on często odwiedzany przez niemieckich kolonistów z terenu całego województwa, którzy mogą być jego informatorami lub łącznikami. Ciąg powiązań osobowych może wskazywać, że Witek jest też odpowiedzialny za aresztowania w najbliższej okolicy. Podpisano referat wywiadu placówki Nowa Słupia. Jeżeli to prawda, to mamy problem. Mamy problem. Mamy. Tym bardziej, że ten meldunek jest sprzed kilku miesięcy. O kurczę. Ale spokojnie. Wiedziałem, że coś jest nie tak, bo docierały do nas informacje o zamachach na agenta. Posłuchaj. Pierwsza próba zabicia Witka miała miejsce latem 40 roku. Wiemy na jej temat tylko tyle, że nieznana nam osoba wypchnęła go z kolejki wąskotorowej. Agent wypadł z wagonu podczas jazdy, ale nic mu się nie stało. Kolejna próba likwidacji także została podjęta przez osobę niezwiązaną z organizacją. Zdrajca został ranny, ale wylizał się. Twarda sztuka. Kolejną próbę podjęli nasi żołnierze. Jesienią 40 zorganizowali zasadzkę w miejscowości Jeziorko, niedaleko od domu zdrajcy, ale i tym razem miał szczęście. Konspiratorzy prawdopodobnie za wcześnie otworzyli ogień, a do tego pierwsze strzały były niecelne. No dobrze, i co dalej? No, musimy jak najszybciej wysłać naszych łączników do Nowej Słupi. Nie śpi, bo co? Myślisz, że siwy bez mojej pomocy nie trafi do domu? Słuchaj, zbliżamy się do Bielin. Tu jest posterunek żandarmerii i wolę, żeby nas nie sprawdzali. Uspokój się. Szczęśliwie dojechaliśmy z Kielc do Nowej Słupi, to i szczęśliwie wrócimy z meldunkiem. Ale to wszystko za długo trwa. Zmęczony już jestem. Siwy? Wio, bo nasz pasażer zaczyna marudzić. W czwartej próbie likwidacji Franca Witka kluczową rolę pełnił Stanisław Mikołajczyk. Na polecenie organizacji wstąpił do policji granatowej. Działał pod pseudonimami Harpun i Halban, a o jego działalności wiedziało tylko kilka osób. Pozostali odwrócili się od niego, uważając, że poszedł na współpracę z okupantem. Z meldunków przywiezionych przez chłopaków wynika, że Mikołajczyk od dłuższego czasu wkradał się na rozkaz swoich przełożonych w łaski Witka. Kluczowa jest jednak decyzja Mieczysława Drewicza, kierującego wywiadem w obwodzie Kielce, aby policjant pracujący dla nas otruł zdrajcę. Wiele wskazuje na to, że dostarczona mu trucizna mogła pochodzić z konspiracyjnej wytwórni zlokalizowanej w Kielcach. To wszystko układa się wreszcie w logiczną całość. Do tego jeszcze to. Posłuchaj. Trucizna ma być systematycznie dosypywana do posiłków lub napojów w czasie wspólnych posiedzeń z Witkiem. Chodzi o to, aby wywołać wrażenie, że zdrajca zmarł z powodów naturalnych i nie ma powodów do represji. Pomysł jest dobry. Wreszcie produkowane w Kielcach trucizny mogą być użyte w słusznej sprawie. Realizacja planu była jednak trudna, bowiem Mikołajczyk nie miał zbyt wielu możliwości biesiadowania z agentem. Małe i podawane od czasu do czasu dawki trucizny spowodowały jedynie zatrucie organizmu. Witek czuł się źle i z tego powodu leczył się w słupi u doktora Spelaka, który będąc jednocześnie żołnierzem podziemia składał meldunki. Do żołnierzy placówki Nowa Słupia. Brak zadowalających efektów w dawkowaniu trucizny zdrajcy Witkowi skłania nas do podjęcia decyzji o zaprzestaniu akcji. Brak możliwości systematycznego kontaktu z renegatem, a co za tym idzie, systematycznego podawania trucizny, uniemożliwia nam wykonanie zadania. Dziękuję wszystkim wywiadowcom za zaangażowanie. Proszę o dalszą obserwację zdrajcy. Nie ustaniemy, dopóki nie dosięgnie go karząca ręka Polskiego Państwa Podziemnego. Podpisano Mieczysław Drewicz, Waren, kierownik wywiadu w obwodzie Kielce. Wysłuchali Państwo słuchowiska Polskiego Radia Kielce Ukryty Front. Reżyseria i współprodukcja Sebastian Przybyłowicz. Scenariusz i narracja historyczna Dionizy Krawczyński. Realizacja i opracowanie muzyczne Tomasz Tamborski. Wystąpili Adrian Wajda, Krzysztof Grabowski, Janusz Głogowski, Ewelina Gronowska.